Przyszedł Dani Olmo. Przyszedł Dani Olmo, który był wątpliwy, jeżeli chodzi o jego zdrowie, bo o jakości nikt jakby nie miał jakby co do jego jakości nikt nie miał wątpliwości, ale o jego zdrowie. Olmo to jest bardzo dobry transfer, tylko ta cała otoczka z tym przyjściem, odejściem, zarejestrowaniem, w sensie, że przyjście, odejściem Gündogana, z wyrejestrowaniem Christensena, tym całym p***nikiem, bo to było niesamowicie do niczego. Przyda się ten piłkarz, oczywiście, że się przyda, tylko niesamowicie źle PR-owo to wyglądało i piłkarz zamiast cieszyć się przyjściem do Barcelony musiał czekać sfrustrowany dwie kolejki zanim zagra chociaż w jednym meczu, a widzimy jakim jest wzmocnieniem, ile straciliśmy w tych dwóch meczach, na szczęście bez straty punktów. 55 milionów, sporo, no ale po wielkich turniejach za gwiazdy wielkich turniejów dużo się płaci, zatem nic tutaj jakby nie można było mniej zapłacić, także brawo dla zarządu, że kupili Olmo i dali Flickowi chociaż jeden transfer, bo w tej sytuacji finansowej wygląda to bardzo źle. No, ale jeden transfer i na razie się opłacił i wygląda dobrze, także brawo dla zarządu, tutaj chwalimy. Pochwalimy na pewno zarząd za sprzedaże, tutaj nie będzie ich widać, ale na pewno sprzedali Juliana Araujo do Bournemouth za chyba 10 milionów plus jakieś tam klauzula odkupu. No to jest bardzo, ale to bardzo dobry transfer. Jakby trzeba upychać takich zawodników, tych co się kupuje. Kupili go właśnie tutaj z jakichś tam niższych, ze słabszych zespołów. Pograł trochę w drugim zespole i go opchnęli za 10 baniek. O to właśnie chodzi. Udało się pozbyć Clementa Longle na wypożyczenie, tylko on jest wypożyczony chyba od jakichś tam 5 lat mam wrażenie i on ciągle wraca jak bumerang. I on za rok też wróci i znowu go będzie trzeba wypchnąć. I to jest na pewno na minus, że nie udało się pozbyć definitywnie Clementa Longle. Udało się definitywnie pozbyć Sergio Desta, rozwiązano bodaj z nim kontrakt i PSV go zakontraktowało. Ja jestem zadowolony bardzo jako kibic obu stron, bo w PSV Dest się spisywał super, szczególnie na lewej obronie. Ale generalnie słabo to wygląda, bo ma chyba zerwał Achillesa, czyli ogólnie no bardzo długą, trudną do pokonania kontuzję ma Sergio Dest i na razie się leczy. Więc no Barcelona tyle co zeszła z kontraktu, także to było pozytywne, tak jak mówię, dla obu stron. Barcelona również do Rennes sprzedała Mikaela Faye, który również był takim zawodnikiem, który przyszedł do drugiej drużyny i chyba się tam 11 milionów euro udało za niego uzyskać. I no była to bardzo, ale to bardzo dobra decyzja, bo z tego co wiemy to Hansi Flick tak na niego nie liczył, a zawsze dobra kasa wpadła za zawodnika, który tak naprawdę nie był jakiś decydujący, także tak właśnie trzeba po prostu sobie radzić z takimi zawodnikami i takie transfery bardzo cenię. Będę jechał pod Deco przy każdej możliwej okazji, tak za te 2,5 ruchu, no bo mówię Longley jest taki 50-50 powiedzmy, będę go chwalił. Oto wiemy 10,3, Araujo 10 milionów. Chady Riad, no to widzę, że też odejście tego Riada za 9 milionów. To jest kolejny transfer z tego rodzaju, w którym trzeba bić brawo, tak, trzeba się pozbywać takich, nie powiem, jakoś brzydko odpadów, tylko no takich ludzi, którzy nie za bardzo będą, są przyszłością pierwszej drużyny, a jakieś pieniądze za nich zyskać, 9 milionów to jest dobry pieniądz, szczególnie w sytuacji Barcelony. Tak samo z Markiem Giu, są śmieszne te komentarze, że niech lepiej go sprzedają, niech lepiej powiedzą, czy sprzedają, czy zostaje, bo nie wiem, czy powiedzieć, że jest drugim Żudglą, czy Dawidem Villą. No, na razie miejmy nadzieję, że będzie drugim Żudglą. No nie popisał się tam, pamiętam, w meczu Servette, ale to jest, nie wiem, nie oglądałem. Widziałem tylko tą sytuację, kiedy nie trafił na pustą bramkę ze Szwajcarami w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy. Dobrze, no 6 milionów za 18-latkę, który 3 razy prosto kopnął piłkę. Jakby trzepać ten hajs na tych zawodnikach. Nie chce grać? Idź, będą mi kolejni. Cytując, parafrazując klasyka. Ale jakby nie chcesz 6 milionów, dawaj kasę. Do widzenia. Odejście Ilkaya Gündogana. No o tym już powiedziane zostało wszystko. Nie tak. Tak nie powinno to wyglądać. Fatalnie załatwiona sytuacja. Jeszcze ten Gündogan, który napisał, że poświęcił swoje
poświęcił się dlatego, żeby zwolnić tą, w sensie tą przestrzeń na tą całą to financial fair play, żeby to zwolnić i że nie chciał odchodzić i on się tak jakby, taka sympatyczna gęba to była. Ach, szkoda tego Ilkaya, no ale mam nadzieję, że będzie mu się dobrze wiodło w Manchester City i też w innych tam klubach, do których trafi. Ja będę go bardzo, 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 ale to bardzo ciepło wspominał, bardzo szkoda, że on, bo to był, z marszu to był jeden z moich ulubionych zawodników. No i za ten cały pierdol, który się wydarzył z Ilkayem Gündoganem, potężny, potężny minus dla Laporty i Deco, bo to była żenada, po prostu w najczystszej postaci kompletna żenada. I tego im kurwa nigdy nie wybaczę, bo nie tak się jako kibic czułem wstyd przed piłkarzem, przed jego środowiskiem, przed kibicami innych drużyn, że tak potraktowali gościa, który zrobił bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo, żeby trafić do tej Barcelony. Odrzucał inne jakby propozycje bardziej intratne, a oni go po prostu wypchnęli, bo musieli zarejestrować ono, bo nie potrafili dopiąć żadnej z umów, o których tak to ochoczo mówili, że będą najlepsze w historii Nike. No, także żenada, skandal, frajerstwo, nie wracaj się do domu, to jest klasyka. Zatem za Ilkaya bardzo duży minus, będę tęsknił, no ale trudno, nie ma go, niech mu się wiedzie. Sergi Roberto w końcu został pożegnany, to jest bardzo, ale to bardzo dobry ruch. W końcu, kurwa, nie przedłużono z nim kontraktu. Nie wiem, czy nie przedłużono, bo tak stwierdzono, czy odpalił go Hansi Flick, czy po prostu nie było żadnej przestrzeni już, żeby zarejestrować jego ewentualne przedłużenie kontraktu. On sobie trafił do Como, pogra sobie w Serie A pod Fabregasem, swoim starym kolegą. Nie jest stary, ma 32 lata, także on tam we Włoszech to jeszcze może sobie fajnie przedłużyć karierę. Piękne miejsce, bogaty klub, czego chcieć więcej. Dziękujemy za bramkę z PSG, ale takiego bezjajecznego kapitana to ja więcej nie chciałem mieć w Barcelonie i się cieszę, że Sergi Roberto poszuka w końcu szczęścia gdzieś indziej niż w Barcelonie, także ta decyzja jak najbardziej na plus. Marcos Alonso też kompletny, nie wiem, bez sensu był ten transfer. Jak Xavi go próbował na środku obrony, no kurwa, te kombinacje z nim, to ja nie mogłem. Zawodnik, który nigdy nie powinien się tu znaleźć po prostu. Skończył mu się kontrakt, trafił do Celta Vigo, niech mu się wiedzie. Celta fajnie zaczęła sezon. Skrzydełka Mingueza, skrzydełka, boki obrony Mingueza z Marcosem Alonso. Życzę powodzenia. Nie zapamiętałem go w zasadzie z niczego dobrego. Jakby, no był w klubie, no i tyle. Jakby tyle, ale dobrze, że go już nie ma. Victor Roque wypożyczony na 2 lata do Realu Betis. No, z tym Brazolem to są ciężary. Dziwna jest ta jego kariera. No ale jak drugi trener już go skreśla i daje go na wypożyczenie, to wydaje mi się, że nie są to najlepiej zainwestowane pieniądze w historii Barcelony. Może drugi Keirison, no nie wiem. Mam nadzieję, że się odbije. Po 2 latach, jak Lewandowski już zejdzie trochę ze sceny, będzie chciał zejść ze sceny, jeżeli on się oklepie w tym Betisie, to będzie fajnie, ale nigdy wypożyczenie, nie wiem kiedy wypożyczenie zawodnika z Barcelony poskutkowało czymś dobrym w kontekście jakimś dłuższym dla Barcelony. Nie wiem tego, nie wiem kiedy tak było, może czegoś nie pamiętam, ale no zazwyczaj kończy się to źle, albo oddanie tego piłkarza za bestę ostatecznie. Mam nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej, bo fajnie by było mieć gotowego napastnika za Roberta za te 2 lata, a najlepiej za sezon, nie wiem czy tam jest w ogóle opcja skrócenia. No ale tutaj chyba najlepsza możliwa decyzja, bo też nie odszedł definitywnie, ewentualnie jakby odpalił, to jakby jest cały czas w posiadaniu, Barcelona jest w jego posiadaniu zawodnika, jego karty zawodniczej, żeby nie było. No, także dobra decyzja, jeżeli trener go nie chciał, brawo. Co my tu jeszcze mamy? Alex Vale do Celtiku, bardzo dwaje do Celtiku w zasadzie. Dobrze, niech pogra, miejmy nadzieję, że będzie tam grał. Otrzaska się trochę z innym stylem gry. Wróci, zobaczymy. Na razie Gerard Martin jest drugim lewym obrońcą. Nie wyglądało to dobrze. Panie Hansi Flick, proszę Hektora Forta spróbować na lewej obronie, bo nie radził sobie nieźle, także taki tylko hint. Niech się ogra w Celtiku, na pewno jakieś tam szanse dostanie. Miejmy nadzieję, że to wypożyczenie coś da, ale znowu, wypożyczenia średnio cokolwiek dają w Barcelonie, te powroty. No i na końcu tutaj mamy Oriola Romeo, on jest wypożyczony w ogóle? Ja myślałem, że on jeszcze definitywnie, no w każdym razie tam pewnie ma kontrakt tylko do końca tego roku.
No jedyna słuszna decyzja, no wrócił, tam miał trzy dobre mecze, bardzo podobny kasus jak z Adamą Traorę, miał dwa, trzy dobre mecze, powrót, trochę wychowanka, w sensie trochę powrót wychowanka, ale nigdy jakiegoś obiecującego, nie jest to ten poziom, niech znajdzie, Girona to jest raczej jego miejsce na ziemi, życzę mu jak najlepiej poza meczami z Barceloną oczywiście na boisku, żeby też nie było jakby, no i to była dobra decyzja, także odejścia były ok. Natomiast w tej kadrze no można by się było pozbyć jeszcze paru odpadów, no bo Zalega tutaj, spójrzmy sobie na tę kadrę. Tak, przede wszystkim nie wzmocniono pozycji defensywnego pomocnika i mamy tutaj Casado, Bernala, który jest już kontuzjowany, więc on odpada, Gavi i Pedri generalnie jakby on nie ma najlepszego zdrowia i on też nie jest defensywnym pomocnikiem, mówmy się. Frankie Pimpong, ja już nie mogę, jego to należało sprzedać na Gündogana, nie? Gündogan był lepszym zawodnikiem, wiadomo, że starszym, ale szkoda gadać. No, także brakuje tutaj takiego defensywnego pomocnika, który mógłby wejść w tych ważniejszych meczach. Boję się, że będzie brakowało głębi składu kompletnie Barcelonie, tak samo na tej lewej obronie, jak sobie spojrzymy tutaj, mamy tylko Alejandro Balde. No i mamy tego Gerarda Martina, no i tego Forta, no i to jest wszystko, no i no źle to wygląda na tej lewej obronie, bardzo, bardzo źle to wygląda na tej lewej obronie, więc obawiam się, że tutaj może bardzo zabraknąć tej głębi składu w dłuższej perspektywie czasu. Na środku obrony, jeżeli został Eric Garcia, który też może grać na tym defensywnym pomocniku, okej, to jest jakiś backup. Jeżeli został Eric Garcia, to wygląda już lepiej, bo jest jeszcze Christensen i Araujo, którzy są kontuzjowani. Więc jak oni wrócą, to jest tych trzech do rotacji chociaż. Bo ja bałem się, że Erica Garcia sprzedadzą do Girony i będzie dupa. A tutaj na szczęście Eric został. Ofensywny pomocnik i ogólnie ta pomoc jest ogarnięta w sumie tutaj. No bo czego chcieć więcej nad ofensywnym pomocnikiem, na którym może grać Pedri, Fermin, Dani Olmo, Pablo Torre od biedy. Chociaż nie wiem, czy Pablo Torre dostanie jakoś dużo, dużo szans, ale no teraz wszedł, no trzeba rotować, sezon jest długi, także na pewno się przyda. Boję się o skrzydła, bo Lamine Yamal ma tylko 17 lat, i trzeba będzie go rotować i boję się, że jak nie będziemy go rotować jako Barcelona, to skończy jak Ansu Fati, który pozostał w klubie. I to byłaby najgorszy scenariusz dla niego. Miejmy nadzieję, że tutaj, no nie wiem, Rafinha, Paul Victor, kurde, no brakuje tego właśnie. No czy Ferran Torres, no to jest jakość, będzie potężny spadek na jakości. Brakuje tutaj na skrzydłach jeszcze kogoś, bo Ansiego Fatu ja tu, szczerze mówiąc, nie wierzę, nie? Chciałbym wierzyć, bo jakie by to było piękne, jakby Hansi Flick odbuzował Ansu Fatiego na lewej i na prawej byłby Lamine Yamal. No kurde, no to spełnienie marzeń kibica Barcelony. Jeszcze jakiegoś wykształcić środkowego napastnika, ale coś jest słabo w La Masii z tymi środkowymi napastnikami. No i tutaj będzie brakować właśnie. To są takie pozycje, które nie zostały wzmocnione. Przede wszystkim pewnie też przez ten brak w limitach. Też z tą rejestracją będzie później problem. Bo podobno i Olmo i Erik chyba, już nie pamiętam, który piłkarz. Olmo i jeszcze jakiś jeden zawodnik są zarejestrowani tylko do grudnia. A nie, i Inigo. Tak, i Inigo są zarejestrowani tylko do grudnia. Więc trzeba wygenerować jeszcze ileś tam przychodu. Żeby przychodu, w sumie nie wiem, jak oni to liczą. Ileś tam wygenerować po prostu w tym limicie wynagrodzeń. I no pewnie będzie trzeba jakąś umowę podpisać z tym Nike, pewnie najlepiej. Także niech szwagry tam działają, bo to jest ryzyko. Czas tak wolno nie leci, zaraz będzie grudzień, a Christiansen wyzdrowieje, który jest wyrejestrowany. Wyzdrowieje jeszcze ktoś tam, który jest nadal wyrejestrowany, także niech wraca Frankie Pimpong, bo ileż można. Nie wiem, brakuje. Są luki i to jest moje właśnie. Jak fajnie Flick sobie poczyna, jak czerpie z La Masii, super, ale ja się boję, że w dłuższej perspektywie po prostu zabraknie głębi składu i w tych ważniejszych meczach po prostu nie będzie z czego rzeźbić, albo piłkarze będą po prostu zajechani.